Dożynki z parą prezydencką. Prezydent: polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Dzięki żywności wytwarzanej przez polskich rolników zdobywamy też kolejne rynki eksportowe, mówił prezydent Andrzej Duda w Zbylitowskiej Górze, województwo małopolskie, podczas dożynek gminy Tarnów. Prezydent ocenił, że polskie rolnictwo jest coraz nowocześniejsze, coraz lepiej funkcjonuje, ale, jak dodał, rolnictwo, gdy staje się przemysłowe, traci element swojskości. Jest dla mnie rzeczywiście niezwykłe to, że polscy rolnicy cały czas potrafią wytwarzać wspaniałą, doskonałą żywność, dzięki której zdobywamy kolejne rynki eksportowe, mówił Andrzej Duda. W Polsce nie zabraknie żywności. Polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. To niezwykły dar, który polscy rolnicy, polska wieś ofiaruje całemu społeczeństwu, dodał. Prezydent zapewnił, że w Polsce żywności nie brakuje i nie zabraknie. Andrzej Duda zapewnił, że władze czynią, co mogą, aby w jak największym stopniu pochylić się nad polskim rolnictwem i polskim rolnikiem, który jest pochylony nad swoją ziemią. Wiele się udało na przestrzeni ostatnich lat, ale jest jeszcze wiele zadań do zrealizowania, mówił. Prezydent o infrastrukturze na terenach wiejskich. Prezydent zwrócił również uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich. Wyraził jednocześnie nadzieję, że środki, które będą rozdzielane w ramach Polskiego Nowego Ładu w wystarczającym stopniu dotrą także na te tereny. Wiadomo, że tam, gdzie infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, gdzie są możliwości komunikacji, tam, gdzie jest dostęp do różnych elementów nowoczesnej współczesności, jak szerokopasmowy internet, żyje się lepiej, łatwiej, ma się większe możliwości osobistego rozwoju, także i kulturalnego, ma się również większe możliwości zawodowe, powiedział prezydent. Zwrócił także uwagę, że nie każdy rolnik żyje wyłącznie ze swojej pracy na roli. Im lepsza będzie infrastruktura, tym większe będą osobiste możliwości rozwoju ludzi na terenach wiejskich, ocenił Andrzej Duda. To szansa dla dzieci. Podkreślił, że równomierne rozwijanie kraju jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju Rzeczpospolitej. Nie może być tak, że jest głęboka różnica pomiędzy miastem a terenami wiejskimi, oświadczył prezydent. Wskazał także, że dobrze rozwinięta infrastruktura na terenach wiejskich jest szansą dla dzieci z rodzin rolniczych. Powinna być dobrze wyposażona szkoła z boiskiem, z salą gimnastyczną, powinni być dobrzy nauczyciele, dobre możliwości komunikacji między różnymi ośrodkami, między powiatem a gminą, między dużym miastem a wsią, wymienił Duda. Elementem nowoczesnego państwa jest dobrze rozwinięta infrastruktura na terenach wiejskich, zaznaczył. Wieś zachowuje swoje wartości. Prezydent zaznaczył także, że wieś zachowuje swoją tradycję, zachowuje swoje wartości, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ojców synom, przez matki córkom, przez koła gospodyń wiejskich, gdzie spotykają się pokolenia, poprzez ochotnicze straże pożarne. Poprzez wszystkie inne formy działania, takie, choćby, które są także i organizowane przez parafie wiejskie, budując z jednej strony tradycję, umacniając ją właśnie poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie, a z drugiej strony umacniając także lokalną wspólnotę, mówił. To jest ogromna wartość polskiej wsi, podkreślił Andrzej Duda. Cieszę się niezwykle, że zwłaszcza na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci tak bardzo wzmocnił się ten komponent tradycji na wsi. Wzmocnił się dlatego, że jest coraz więcej osób w strojach regionalnych, jest coraz więcej kół gospodyń wiejskich, jest coraz więcej tej wspólnej działalności i jest coraz więcej właśnie tego kontaktu międzypokoleniowego, powiedział prezydent. Prezydent podziękował rolnikom. Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich trud. Wystarczy spojrzeć na te wieńce i korony dożynkowe, ileż z jednej strony kunsztu, ale z drugiej strony także serca i swoistej miłości do tego zboża, do tych płodów rolnych, widać w tych wspaniałych dziełach sztuki, nie waham się tego powiedzieć, podkreślił prezydent.